Cześć wszystkim, jestem Mikisopci, witam was w kolejnym poradniku, w którym dzisiaj pokażę wam, jak zrobić baner na YouTube'a. I jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mnie, to teraz możesz to zrobić i kliknąć w ten czerwony przycisk. I teraz jak już zasubskrybowałeś i kliknąć w ten czerwony przycisk, to on zrobił się szary i możesz oczywiście też zaznaczyć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach i poradnikach i live'ach. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw też łapkę w górę pod tym poradnikiem, jeżeli on ci się spodobał i możesz też zostawić komentarz, a ja zapraszam was do oglądania. Pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, żeby w ogóle ten awatar był taki fajny i w ogóle, to musicie wymiary w Photoshopie. Musicie dać, czyli szerokość, wysokość i rozdzielczość. Szerokość, ja może sobie tutaj najpierw nazwę, że baner to będzie. Szerokość dajecie sobie na 2560. Wysokość dajecie sobie na 1440. I tutaj wszystko macie na piksele, a rozdzielczość dajecie sobie na 300. I wszystko macie na piksele, a rozdzielczość macie na piksele na cal. Zawartość tła dajecie przezroczysty. I klikacie OK. Dobra, i teraz jak już to mamy, to teraz wybieracie sobie szablon. Szablon oczywiście będzie w opisie do pobrania. Ja pobrałem go akurat od Imka, od grafika takiego. Chyba jest znany Imek, także chyba nie będzie z tym problemu, żeby go znaleźć też na YouTubie. Po prostu wpisujecie Imek Design i wam wyskakuje jego kanał. On też ma tam poradniki i w ogóle, także polecam tego grafika. I teraz tak, jeżeli chcecie tło, musicie wejść w Google. Ja zrobię sobie z CSA. Wpisujecie CS Wallpaper. I wybieracie sobie na przykład takie tło, albo na przykład jakieś inne. Ja sobie tutaj za chwilę wybiorę jakieś tło. Tylko muszę poszukać, żeby było takie spoko. Zobaczę, jeszcze wpiszę map. Mamy tutaj różne mapki. Też oczywiście możecie sobie wpisać mapy w ogóle. Ja wam dam też link do oczywiście paczki z tymi tłami. I ogólnie tam ze wszystkim. Szukamy sobie tła, szukamy. Dobra, nawet wezmę pierwsze lepsze. Czyli wezmę to sobie. Pierwsze lepsze. No. Ok. Może być. I teraz, jak macie już tło, to klikacie sobie w plik, umieść połączone i wybieracie tam, gdzie macie zapisany ten obraz. Dobra, i teraz ten obraz dajecie pod szablon. O, możecie go sobie przesunąć oczywiście. O, i macie coś takiego. Możecie go też powiększyć tutaj do góry, w dół, jak wam już tam pasuje. Ja dam sobie go tak. I teraz jeżeli chcecie jakiś kolor tego tła, to klikacie tutaj na dole na ten pasek, macie tutaj takie kółko i klikacie filtr fotograficzny. Gęstość dajecie na 100%, ja dam sobie może taki trochę, powiedzmy, o, pomarańczowy. Damy sobie jasność, kontrast na 100, jasność dam sobie na 48, tutaj jest takie trochę przyciemnione, tutaj z boku, ale tutaj to... jest już ok. Krzywe dajecie sobie. O, do góry damy sobie krzywe. I teraz dajecie sobie tak. Hop. I hop. I zamykacie tutaj kartę. I teraz napis. Dam sobie Mikisopci. Ok, powiększę go. O, proszę bardzo. I teraz tak.
cień, tutaj dajemy sobie już tam ile chcecie tego cienia podajecie. Ja zmienię sobie jeszcze kolor napisu na niebieski. Ok. Dajcie sobie nałożenie gradientu, satynę, blask wewnętrzny, cień wewnętrzny. I możecie też dać sobie obrys, ale to już od was zależy, czy chcecie go, czy nie. Ja sobie obrysu chyba nie daję. Nie daję sobie obrysu. I możecie blask zewnętrzny oczywiście też dać, jeżeli ktoś chce, oczywiście. O, i mamy tutaj ładny napis. I teraz social media. Social media sobie dajemy. Oczywiście, jeżeli chcecie skopiować ten napis, to klikacie sobie na napis tutaj. Tak jak ja klikałem na Microsoft i Ctrl J i macie kopię tego napisu. I teraz tutaj dajemy sobie social media. Social media. Tutaj damy sobie o tak napis. Dobra, i teraz będziecie mieć też link do strony, tutaj oczywiście w opisie. To jest strona tam z ikonami i w ogóle. Bardzo dobra strona, polecam. Tutaj mają w ogóle ikony i tam wszystko, także to takie wiecie, Instagram i tak dalej. Już tutaj to musi się załadować. Ok. Instagram mamy tutaj. Pobieramy sobie tutaj w PNG. I dajemy sobie tu. Zmniejszamy sobie oczywiście tam ikonę. Za pomocą Shift przytrzymujemy i tutaj zmniejszamy. Ok, klikamy na to. Dajemy sobie cień. Oczywiście możecie sobie dać cień jak chcecie, a jak nie, to nie musicie. I na przykład, jeżeli chcecie taki kolor jak napis, no to możecie oczywiście sobie dać, ale ja takiego koloru nie dam, ponieważ to się wszystko tam tak jakby. Wszystko się po prostu tak, no jakby to mam powiedzieć. Tak się zlewa, o. Tak się zlewa, bo tutaj napis ten sam kolor i ikona ten sam kolor, tak nie za bardzo. I Ctrl J na social media. I tutaj sobie wpisujecie na przykład swój nick, jaki macie na Instagramie. Oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama. Wczoraj wrzuciłem nawet zdjęcia. Ok. Tą ikonę możecie też sobie oczywiście zmniejszyć, żeby po prostu wam się zmieściły jeszcze jakieś inne ikonki. Ja dam sobie jeszcze Facebooka, bo już mi się tam Snapchat nie zmieści i grupa. Także dam sobie Facebooka. A może tego sobie damy. Oczywiście będziecie mieć tą stronę w opisie. Ok. I teraz dajecie kopię styl warstwy na Instagrama i na Facebooka wklej styl warstwy. I proszę bardzo, macie. I tutaj dajemy sobie też Miki. Zobacz. Jeszcze mogę sobie dać design, bo mam taką stronę, ale tu chodzi o Facebooka mojego takiego profilowego. Profilowy Facebook, czyli taki normalny, jaki mam założony. I teraz tak, jeżeli chcecie dodać coś tutaj na przykład na nasze tło, to robicie tak, klikacie na ten pasek prawym przyciskiem myszy, otwórz dokument i wybieracie paczkę, którą macie tutaj pobraną. Ta paczka też będzie oczywiście w opisie. Także nic nie musicie się martwić, wszystko będzie w opisie. Stronę do ikon, do szablonu i do paczki. Ale czcionki to tam wystarczy, że wpiszecie na YouTubie top 5 czcionek,
i wam wyskoczą po prostu graficy, czy tam youtuberzy, którzy po prostu to nagrali, jakie są najlepsze czcionki i tak dalej. Tą paczkę też będziecie mieć w opisie, tak jak już mówiłem. Ale tutaj damy sobie jeszcze taki o, efekt. I na sam dół jedziemy z tymi efektami tu. I pod filtr fotograficzny dajecie sobie te efekty. I rozciągacie sobie. Op. Okej. Mam nadzieję, że spoko to wygląda. I jeszcze możecie dać tutaj sunbrush. Sunbrusha takiego. O, proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce, a jak ktoś nie chce, to nie. Muszą oczywiście. Możecie wniesieć jego pokrycia. O, damy coś takiego. Okej. I możecie tutaj dodać jeszcze różne efekty, jakie chcecie oczywiście. Flary możecie jakieś dodać, jakieś, nie wiem, dymy, smoke, czy coś takiego. Powiedzmy, że ja sobie dam takie anioły tutaj na ten banner. A takiego jednego anioła sobie dam. O. Tutaj go sobie dam, ok. I cień damy mu na nałożenie gradientu, satyna, blask wewnętrzny, cień zewnętrzny i blask zewnętrzny. Ok, i jeszcze damy sobie taki tutaj X po prostu, czyli taki dodatek. O. Mamy go tutaj, prawda? Prawda. I dajemy sobie na przykład na nakładkę. I możecie go dawać w różnych miejscach, gdzie chcecie oczywiście. Ja dam takie 3 tutaj x-y. O. I możecie dać sobie też obramówkę oczywiście na tym banerze. Czyli klikacie sobie po prostu na tło. Dajecie tutaj prostokąt. Zaznaczacie tutaj to tło. O, proszę, zaznaczacie sobie to tło. Tutaj dajecie na przezroczyste wypełnienie. Obrys dajecie sobie na przykład na biały. I kreski tutaj dajecie sobie takie. O. Tak, pyk. I możecie dać sobie te kreski w różnym kolorze. W różnistym po prostu możecie dać kolorze. Tylko nie mogą być pod filtrem fotograficznym. Nie może być ten prostokąt pod filtrem fotograficznym, bo wtedy wam te kreski, na przykład jak klikniecie na kolor zielony, to wam wyjdą brązowe. Czyli nie może być pod filtrem fotograficznym, tylko pod jasnością i kontrastem. Ja myślę, że ja dam sobie tutaj takie białe. O, proszę bardzo. Zamkniemy tutaj kartę. Ok. I te czcionki jest. Jej. Ikony. Ikony oczywiście, nie czcionki. Damy sobie trochę tutaj dalej od tego obrysu. O, tak. I myślę, że tego anioła damy sobie pod tym prostokątem. O, tak. Damy sobie go. I jeszcze oczywiście możecie tam dawać różne jeszcze tam efekty do tego baneru i tak dalej, ale mi wyszedł taki. Możecie go ocenić oczywiście w komentarzu, zostawić jakiś pozytywny komentarz, oczywiście dać łapeczkę w górę i zostawić suba z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o filmach i live'ach. Także co, ja się z wami żegnam, do następnego filmiku, cześć! We'll be right back.